strony Edyta. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać dwa przepisy z użyciem fasoli. Tak jak obiecywałam, nie będzie to jednak zupa, fasolka po bretońsku na razie. Będą to dwie pasty, jedna z fasoli czerwonej, druga z fasoli białej i nie będzie to też smalec. Przepis na smalec znajdziecie za to w mojej książce i na blogu też jakiś jest. Zaczynamy. Do pierwszej pasty potrzebne nam będą orzechy włoskie i najlepiej, jeśli sami wyłuskacie je ze skorupki. Tu jest około pół szklanki orzechów włoskich. Pasty zrobię przy pomocy blendera kielichowego G21, ale możecie też użyć ręcznego blendera lub każdego innego. Wsypię najpierw orzechy. Dodam jeden ząbek czosnku. Kilka łyżek oleju. Tutaj jest około 4-5 łyżek oleju słonecznikowego, ale nie jest to zwykły olej, tylko olej z moich suszonych pomidorów. Dodam też smaku paście. Oprócz tego oczywiście fasola czerwona razem z odrobiną wody. Tu są około 2 szklanek. Trochę ostrej papryki. Myślę, że dam niedużo na początek, bo to jest naprawdę ostra papryka. Szczyptę soli. Fasola jest słona. Około jednej łyżki, może na początek, soku z cytryny. I na ten moment wystarczy. Teraz będę mielić. Pachnie tym olejem. Spróbuję smaku. Myślę, że można dodać jeszcze trochę czosnku do niej. Resztę ostrej papryczki. Szczyptę soli. I jeszcze trochę soku z cytryny. Ona nie musi być idealnie gładka, nie musicie jej tak długo mielić. Szybkie mycie blendera przed następną pastą. Ja wszystko robię tak na oko. Wlałam odrobinkę za dużo wody z fasoli i wyszła mi trochę rzadsza niż zwykle. Wy możecie dać oczywiście mniej, ale taka pasta a la dip będzie też dobra na przykład do maczenia warzyw. Czosnkowa, fasolowa, są mniej wyczuwalne orzechy i ostra papryka. Fajnie by było posypać jeszcze czymś zielonym i pokrojonymi orzechami włoskimi. Druga pasta będzie z białej fasoli i troszeczkę więcej przygotowania do niej jest. Będę potrzebowała do niej pieczarek, które muszę najpierw usmażyć. Przyda mi się też do pasty cebula. Ta jest bardzo duża, dlatego wezmę tylko połowę. Albo nawet ćwiartkę. O, jaki nóż sobie wziąłem, świetny. Pokroję ją w drobną kostkę. Cebulkę podsmażę na 2-3 łyżkach oleju i dodam do niej podczas smażenia startę na tarce pieczarki. Dodam szczyptę soli i wrzucę startę na grubej tarce pieczarki. Do smażących się pieczarek dodam odrobinę pieprzu ziołowego. Chcę, żeby one puściły wodę i żeby ta woda wyparowała. Do blendera wrzucę 1,5 szklanki fasoli. Pieczarki są jeszcze trochę wilgotne, ale już je wyłączyłam. Teraz część pieczarek przełożę do blendera. Powiedzmy 3/4 i zmielę je na pastę. I już. Jeszcze ciepła. Teraz trzeba je wymieszać ze sobą, czyli przekładam zawartość blendera do miski. Całkiem dobrze masa wychodzi.
Teraz trzeba ją wymieszać i doprawić. Ona ma taki dosyć szary kolor, ale jest pyszna. Nie dałam prawie w ogóle soli, więc muszę ją na pewno jeszcze posolić, ale spróbuję najpierw. Niesłana zupełnie. Dodam też do niej szczypiorek. Ta pasta oczywiście musi wystygnąć w lodówce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już jej spróbować. Przepyszna. Obie pasty różnią się od siebie smakiem, ale spróbujcie sami jednej i drugiej, żebyście stwierdzili, która lepiej Wam smakuje. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, jeśli podoba Wam się to, co robię i chcecie, żebym dalej się rozwijała. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!